Monika mi mówiła, że jeździ na rowerze, potem już nigdy nie jeździła na rowerze. Bo zaraz była w ciąży, dokładnie na początku, że się uprawia sport, albo że się nie je glutenu, albo mięso. Cieszę się, że nie jeżdżę na nartach, bo tego się bałeś, że będę jeździć na nartach. Wiecie, że on się bał tego. Super, ale tak. Dlaczego? Bałem się, że Monika jeździ na nartach i mafiała na tym punkcie, bo trochę tak wygląda, jakby jeździła, nie? Tak, a ja też nie lubię na nartach. No i myślałem, że wygląda w ogóle, jakby kochała sport. Tak, szczęście, lubię, ale... Na szczęście nie przepada za nim aż tak bardzo. Nie za tym na pewno, nie za zimowym. Więc myślałem, że będzie mnie ten ciągnąć na te narty. Ja lubię narty, ale pod warunkiem, że już jestem na górze i mam na nogi narty. Na nogach narty. A to nienawidzę tego kupowania nart, zakładania nart, włożenia nart, stania w kolejce z nartami, wjeżdżania z nartami. Odbijania. Tak, wszystko interesuje mnie tylko jazda na nartach, a to jest tylko mały wycinek przygody z nartami. Więc poza tym mam zerwane więzadło szczęśliwie, więc przez narty. Dobra alibi, żeby już tam nie jeździć. Natomiast bałem się, że Monika będzie mi tam ciągnąć, ja będę pił herbatę z rumem gdzieś tam na dole.